Bartosz Szewczyk po zwycięstwie nad Michałem Piwowarskim, szalonej radości. Bartek, powiedziałeś w jednym z wywiadów, że każda walka zaczyna się w stójce, ale nie powiedziałeś, że skończy się też w stójce. Zaczyna się w stójce, no i wiadomo, każdy chce znokautować przeciwnika, ale no nie zawsze to wychodzi, no dzisiaj się udało. Słuchaj, ta szalona radość, co to było w ogóle, bo naprawdę tam gdzieś ekipa stała w kompletnej konsternacji, co robić? Czy faceta po prostu wyciąć i na następną walkę wrzucić tą gratulację i całą tą procedurę z ogłoszeniem werdyktu? Nie chciałeś w ogóle schodzić przez moment, widziałem. No, chciałem świętować zwycięstwo z moimi kibicami, którzy przyjechali taki kawał drogi mnie dopingować dobrą ekipą w parę dziesiąt osób. Generalnie to powiem ci, że zrobiłeś dzisiaj show, ale chyba taki był plan, obiecywałeś stójkę, utrzymałeś stójkę i była stójka, ale też nie jest chyba tak, że Michał za wszelką cenę chciał tego parteru. No, Michał chyba z którychś wywiadów mówił, że chce pokazać tu przed swoją publicznością chyba stójkę, no bił się ze mną w stójce, może też ciężko było mu mnie wywrócić, bo cały czas pracowałem na nogach i no nie miał kiedy wejść w te nogi. No raz spróbował, obroniłem, pewnie nie ponawiał, bo po prostu by tracił siły. Ja czym dłużej runda trwała, tym słyszałem, że no Michał traci na siłach i coraz bardziej tam no, traci moc. A ja się rozkręcałem dopiero. Wiadomo, tak, że potworna ta siła ciosów. No. Nic dodać i sując. Jaka dieta? Skoro mówisz, no kurczak ryż. Generalnie siła. Tutaj dziękuję właśnie Iwanowi Krył, nie chcę pomylić nazwiska. No Iwanowi, z którym przygotowywałem się stójkowo do tej walki. No podjęliśmy współpracę no jakoś na początku września i naprawdę mega progres zrobiłem. To jest również trener od stójki Michała Oleksiejczuka. Coraz mocniej rozpychasz tymi łokciami w tej kategorii wagowej w Fenie. No to kto następny? Widziałem się z Adamem Kowalskim, był pod wielkim wrażeniem. Gdzie ty byś teraz celował? Ja wiem, że nie wybierasz sobie rywali, wybierasz każdego, kogo ci dadzą i Fen o tym decyduje, ale może jednak jest ktoś, z kim byś chciał się zmierzyć, aby sprawdzić się, i gdzie jest twój szczyt na ten moment. Nie wiem, na przykład myślę, że fajna walka mogłaby być, z Adamem Kowalskim, no dzisiaj ktoś zaproponował to na śniadaniu, ale my się dobrze znamy i chyba Tomek tutaj z mojego sportu. No i my razem staliśmy, no my się dobrze znamy, więc chyba nie chcielibyśmy razem walczyć. No nie wiem, no niech mi organizacja zaproponuje kogoś. No i co? Tańczymy, nie? Walczymy dalej. Ja cały czas trenuję, to nie jest tak, że jest walka i ja przychodzę na salę, cały czas staram się utrzymywać formę, a po prostu gdy dostaję informację o walce, wtedy zwiększam obroty i cisnę na maksa. W takim razie Wojtek Janusz dzisiaj swoją szansę w pewnym sensie stracił, kontuzja go wyeliminował, wygrał Kamil Wojciechowski, ale nie o nim, o Wojtku Januszu właśnie, może z nim. No, generalnie ja jestem na tak, jeżeli trener Mirek się również zgodzi, no to co, bierzemy i jedziemy, niech organizacja zaproponuje, ja na pewno tydzień teraz odpocznę, ale to nie będzie taki bezaktywny odpoczynek, na pewno będzie siłownia, bieganie, no parę dni na pewno i wracam na matę trenować dalej. Był plan B na walkę grapplingową z Michałem, czy raczej staraliście się od razu to uciąć i wyeliminować? No jasne, był plan, no. Trzeba było ćwiczyć zagrożone pozycje, no. Gdyby się nie udało coś, no to co, no. Trzeba by było próbować stawać, a jak nie, no to generalnie, no co, gdybym mnie też wywrócił na przykład i przeczekałbym sobie w gardzie do drugiej rundy, to na przykład w drugiej rundzie pewnie nie byłby na tyle świeży, no bo wiedzieliśmy, że Michał ma dużo tych mięśni i po prostu po innych też walkach widziałem, że ta kondycja u niego nie jest na jakimś mega wysokim poziomie. No i tak dzisiaj widziałem, że czym dłużej walka trwała, słyszałem coraz cięższy oddech Michała. A te ciosy, jak zderzaliście się, bo było kilka obustronnych trafień, to powiedziałeś, dobra, pasuje mi to, przyjmuję tą wymianę, mimo że czułeś te ciosy? Aż tak jakiegoś mocnego ciosu nie poczułem, żeby mi tam zachwiało się w głowie. No ale najbardziej się skupiałem cały czas, żeby być w ruchu, żeby Michał nie mógł mnie gdzieś upolować na te obalenie, gdzie no wiadomo, tam szanse miałbym mniejsze. Mi słowa twojego rywala przed tą walką zapadły w pamięć. Michał mówił, że tutaj, w Szczecinie, trzeba będzie mnie zabić, urwać mi głowę, żebym przegrał. Zastanawiam się, czy to do ciebie docierało, czy to było coś w rodzaju takiej motywacji. Okej,
zobaczymy. No generalnie zabić, no zabić bym go nie mógł, no bo mi by sędzia nie pozwolił, o. Ale no kurczę, no ja chciałem wygrać walkę i to zrobiłem. A twoje kibice, co to za ludzie, skąd przyjechali, co to w ogóle za ekipa? No ekipa od Focka, skąd pochodzę, przyjechali, no i z Warszawy, no wszyscy moi znajomi, przyjaciele, no zróbcie galę w Warszawie, to na pewno będzie o wiele, wiele więcej osób. Ale to było coś, co cię w pewnym sensie napędzało, że ta publiczność wiadomo była za swoim? Ja w ogóle mnie napędza to, że na przykład mam grupę osób, którzy jeżdżą, to była wtedy niewielka grupa, gdzie jeździłem na zawody amatorskie i było parę osób takich, którzy jeździli za mną i nawet na te zawody. I chcę powiedzieć, że na przykład mam paru takich przyjaciół, którzy no, byli na każdej mojej walce, licząc walki amatorskie i no to też mnie napędza, że mam dla kogo walczyć, że przyjaciele moi jeżdżą za mną, mnie dopingują, to też jest dodatkowa motywacja, no i dlatego to był taki gest wyskoczenia z tej klatki, no żeby świętować zwycięstwo, które no chyba jest naprawdę bardzo ważne. Ale nie było obaw po tych schodach? Przecież to jak kibice nawet obok mnie tam widzieli, kontuzji dozna, przewróci się. Oj, wtedy o tym nie myślałem, wychodzę do klatki, też mogę dostać kontuzji, no była euforia, zwycięstwo i tyle. To jeszcze dwa zdania o tej diecie, kurczak, tak? Oj, to długo by trzeba było powiedzieć. A jaki specjalny przepis? Na kurczaka? Tak? No nie, najszybszy to taki, jaki dzisiaj sobie zrobiłem, bo ja zawsze jak jeżdżę na galę, to biorę swoją indukcję, garnki i tak dalej, gotuję sobie sam, no nie jem takiego jedzenia z restauracji czy coś, no bo nie wiadomo co to jest, bardzo dbam o odżywianie, bo no, to jest część sukcesu, jesteś tym, czym jesz. No to dzisiaj jadłem kurczaka z przecierem pomidorowym i z ryżem. Taki najłatwiejszy, najlżejszy, najszybszy przepis, a tak to jakieś tam szejki, ryż, banan, odżywki trochę białkowe i awokado i to takie rzeczy piłem, żeby nie obciążać żołądka. Tym bardziej wiadomo, że jest stres zawsze, jak się wychodzi troszeczkę ten żołądek zaciska. I ciężko zjeść, no nie wiem, czy będę tutaj o jedzeniu teraz gadał, czy to będzie kogoś interesowało. A kurczak gdzie złapany, po drodze? Tak, na farmie. To co, na afterze? Zdrowo, czy jednak jakieś procenty? No, coś tam pewnie chyba się napiję, no nie ma co, no czasem trzeba wyluzować, więc myślę, że coś tam z moimi przyjaciółmi tutaj, z innymi chłopakami, tutaj się fajnie na tym wyjeździe z chłopakami z Arachionu skumaliśmy, na pewno gdzieś coś wyjdziemy i świętujemy zwycięstwa, bo i właśnie tak jak mówiłem, skumaliśmy się gdzieś na wyjeździe z chłopakami z Arachionu i będziemy świętować Krystiana i moje zwycięstwo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dobrej zabawy.